Cześć! Dziś w programie artystka, piosenkarka, dla niektórych nadal idolka. A może przede wszystkim idolka. Dziś w Tak Trzeba Żyć Ewelina Flinta. A jestem Wojtek Góralski, zapraszam Was do oglądania. Ewelina Flinta, dzień dobry, witam Cię serdecznie w naszym programie. Dzień dobry, Wojtku. Dla mnie to jest wielki zaszczyt i przyjemność Cię poznać, bo nie wiem, jakby Ty na pewno nie wiesz. Ale jesteśmy krajanami. Pochodzimy z tego samego województwa w naszym kraju. No proszę, i teraz mi mówisz. No, specjalnie to trzymam. Tak, to by minęło. Dobra, skąd pochodzisz, mów. Ja jestem z Cigacice, piękna miejscowość koło Zielonej Góry, nad Odrą. Tak, tak. A ty jesteś... Przyjeżdżam wielokrotnie. Z okolic Lubska, wszędzie piszą, że Lubska, tak. A tak naprawdę to jest ta malutka miejscowość Jasień. Jasień, tak? Jasień. To jest Jasień, który dla... szerzej możecie jakby się zorientować mniej więcej, gdzie to jest. Jasień jest oddalony o 15 km od Żar. W których przez wiele, wiele, wiele lat odbywał się przystanek Woodstock, no, na którym to zresztą śpiewałam. Więc... Oczywiście, że tak, to jest jedno z moich pytań. Okej, sorry. Ale nie, no to słuchaj, to od razu przejdźmy do tego, nie ma co się jakby tą trzymać z całej listy, to jest tylko pomocnicze. Właśnie tam występowałeś przez kilka lat, zanim tak naprawdę o tobie usłyszeliśmy szerzej, zanim się pojawiłaś w Idolu, zanim się pojawiłaś w telewizji. Jak sobie wspominasz tamty czas? W ogóle wracasz wspomnieniami jeszcze do tego, jak ta młoda Ewelina Flinta tak zbuntowana wchodziła na scenę i mówię, ja teraz zwojuję rock'n'rollowy świat? No pewnie, że tak, bo to był, rzeczywiście to był cudowny czas. Taki, tak naprawdę w ciągu krótkiego czasu wydarzyło się bardzo dużo. Zresztą to w ogóle, jak się dostaliśmy na ten przystanek Woodstock, to było przedziwna historia. Jako surprise, tak? Tak, jako surprise. No, bo... to była niespodzianka dla wszystkich. Mm. Tak, dla nas też. Dlatego, że to wyglądało tak, że mój znajomy podrzucił kaset, znał się z Owsiakiem i dosłownie zostawił mu, nic nie mówiąc, kasetę, jeszcze wtedy kasetę w samochodzie. Jakie czasy, nie? Tak. Zostawił mu tą kasetę w samochodzie i to były nagrania jeszcze z poprzedniego mojego zespołu. I Jurek po prostu przypadkiem, no coś tam jest, nie? No to wrzucił i mówi, o rany, co to za gówniara, kto to jest? Dawajcie ją na Woodstock. A prawda była taka, że słuchaj, że my jako zespół Surprise byliśmy już dogadani, że będziemy ze sobą grać, ale tak naprawdę, i to jest w ogóle historia jakaś totalnie od czapy, dostaliśmy propozycję zagrania na przystanku Woodstock w momencie, kiedy ze sobą nie zagraliśmy jeszcze ani jednej próby. Zespół powstał, żeby zagrać koncert. No, my byliśmy dogadani na telefony i nagle pada propozycja, że mamy zagrać. Mówię, ale to jest za parę miesięcy. No tak. I mamy jeszcze, wiesz, mieliśmy zacząć ten festiwal, bo to rzeczywiście był pierwszy koncert, więc... Co można zrobić w parę miesięcy? My nawet jeszcze się dobrze nie znaliśmy wtedy, więc po prostu zrobiliśmy listę coverów, które chcemy zagrać i szybko zrobiliśmy te utwory i zagraliśmy tak pierwszy festiwal. No po prostu wariactwo totalne. Słuchaj, są zespoły, które całą karierę dążą do tego, żeby zagrać na Woodstocku. Wy od tego zaczęliście, więc wszystkie marzenia spełnione. No trochę tak. Rzeczywiście trochę tak. Później... Jakoś tak się porobiło, że no Jurek bardzo nas polubił i zagraliśmy na następnym festiwalu, później znowu na kolejnym, tak rok po roku. Któregoś roku nawet zagraliśmy po Manamie, czy wtedy właściwie chyba podpisywał się jako Kora, nie, chyba jako Manam. Powiem szczerze, ja byłam wtedy no taka troszeczkę, nawet mnie się to nie podobało, nie, że dlaczego gramy po Manamie, że nie wolno tak po prostu. Dlaczego ja, gówniara, mam śpiewać po Wielkiej Korze, nie? No ale tak sobie tam, no tak, tam line-up się zwykle, jakby na Woodstocku nie ustawiało się go tak typowo, że support, no bo te gwiazdy się różnie rozkładały. Tak, tak, no ale tak sobie, wiesz, wymyślili, tak Jurek chciał i jakby, no okej, ale naprawdę ja miałam z tym problem. Zresztą nic dziwnego, no słuchajcie. No nie, no, nie miałbyś problemu. No, no, byłbym delikatnie zestresowany. Wiesz, znaczy w tym sensie, że jednak to, wiesz, była, nadal jest, no taka artystka, taka... Legenda polskiej sceny. Legenda polskiej sceny z takimi utworami i po prostu tylko czapki z głów i czerwony dywan.
Jana Gówniara, wiesz, ja mam wystąpić po niej. Jakby, no, dla mnie to była niewłaściwa kolejność. Słuchaj, ale... no wtedy była Gówniara z mikrofonem, teraz Gówniara z paletką. Szał. A jeżeli chodzi o przystanek Woodstock, to ty byłaś też taką osobą, która tam jeździła, bawiła się na tym Woodstocku? Czy w ogóle później po tych występach już muzycznych zdarzało ci się jeszcze pojawiać na Woodstocku? Czy w ogóle teraz na Poland Rocku? Wiesz co, na Poland Rocku jeszcze nie byłam. Rzeczywiście na tych pierwszych festiwalach było tak, że ja grałam koncerty, a później następne noce spędzałam już w namiocie z przyjaciółmi. I było śmiesznie, i było cudownie, bo moi rodzice też przyjeżdżali. Moja mama piekła na przykład drożdżówkę wielką, ciasto drożdżowe, nawet kurczę, dwie blachy, jakieś tam, wiesz, owoce z sadu zbierali z tatem. I zresztą moja siostra wtedy też ze mną śpiewała w chórkach. I przyjeżdżali, słuchaj, rodzice do nas i z tym, wiesz, jedzeniem. Ten szatański festiwal. No właśnie nie, widzisz. Żartuję, wiesz, o co chodzi. Ja wiem, się ale pojawiało, wiesz, w mediach często. Tak, jedna z piękniejszych historii jest taka, że moja babcia i dziadek bardzo chcieli przyjechać zobaczyć ten koncert na Woodstocku. Właśnie chyba ten pierwszy. Ja robiłam wszystko, żeby przekonać swoich rodziców, żeby jakoś odwiedli ich od tego pomysłu. Mhm. Oni już wtedy byli około 80, ale oni nie chcieli, oni chcą pojechać na festiwal, koniec, nie? No i pojechali. I już po tym koncercie, po tej imprezie pytam ich, jak im się podobało, a oni wspaniale, cudownie dzieci się bawią, cudownie. No, i byli zachwyceni, naprawdę. Zresztą, wiesz, ja uważam, że ci, którzy chcą, wiesz, obsmarować ten festiwal, znajdą różne sposoby, żeby to robić. Natomiast festiwal jest cudowny. Od lat, wiesz, trzeba też na to tak spojrzeć. Tam przyjeżdża kilkaset tysięcy ludzi, zwykle. I można sobie tak statystycznie spojrzeć, wiesz, ile w mieście, które liczy kilkaset tysięcy ludzi, ile się dzieje złych rzeczy. No, dużo więcej niż na przystanku Woodstock. Tak naprawdę, no, skoro jest tyle osób, zawsze coś się wydarzy. A i tak uważam naprawdę, że to jest jakieś totalne minimum i totalny margines. Więcej jest tego naprawdę, tej fajnej atmosfery, tej jakiejś takiej, takiego bycia razem, przeżywania razem, wiesz, i muzyki, i gdzieś tam, no super, naprawdę. Ja ci nie przeszkadzam, nie przerywam, bo jakby się z tym wszystkim zgadzam, jakby też miałem okazję bywać, więc w Żarach jeszcze nie byłem, byłem z kolei w Kostrzynie nad Odrą, nie jestem takim ultrasem. W Kostrzynie też byłam. Tak, bo niektórzy mówią, że wiesz, Woodstock się skończył na Żarach, ci, którzy jeżdżali do Kostrzyna, to mówili, że Woodstock się skończył na Kostrzynie. Na tych nowych lokalizacjach nie byłem, sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Widać, że impreza postępuje zgodnie z czasami, bo jednak jest coraz bardziej komercyjna, ale to też ułatwia. Jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do wygody, więc fajnie, że tam się pojawia market, że możesz sobie kupić, zjeść wszystko. Jasne. A więc impreza fajna. Ale wracając, bo jakby nie tylko o Woodstocku chciałem z tobą porozmawiać. Właśnie te czasy dawne, jak ty później pojawiłaś się w telewizji, to bardziej byłem ciekaw, jakie miałaś wyobrażenie show biznesu właśnie przed tym Woodstockiem, przed programem telewizyjnym i jak to korespondowało z tym, co się potem spotkało? Jak ten show biznes w Polsce, jak ta polska scena muzyczna wyglądała i wygląda dzisiaj? O rany, jak to korespondowało? No było to, wiesz, dziwne doświadczenie. Ja tak naprawdę wcześniej jeszcze trafiłam do teatru Buffo. Trochę przypadkiem. Parę miesięcy spędziłam. A parę miesięcy, bo Buffo nie było moim marzeniem. Jak to możliwe? Możliwe, dlatego że ja nigdy nie, no ja no, po prostu nigdy nie marzyłam o tym, żeby pracować w teatrze. To był troszeczkę taki punkt zaczepienia. To nie chodzi o to, wie, że ja się czepiam twórców Buffo, tylko jakby to nie była moja droga i koniec. Nie czułam się dobrze, wiesz, pod takim trochę dyktandem i silną ręką Józefowicza, który oczywiście jest jakby, no, ma świetne pomysły, ale nie moja nie droga, tak koniec. Nie jest tak kolorowo, okej, okay, dobra. Ale to nie jest łatwo, wiesz, być też dyrektorem ogromnego zespołu, nie? I twórcą jednocześnie. Więc jakby teraz to też po latach rozumiem. Natomiast, więc jakby wpadłam najpierw do tego Buffo, później też tak za namową przyjaciela poszłam do programu. Było to dla mnie bardzo dziwne, dlatego że ja po prostu siedziałam tam na korytarzu, nie wiem, 5 godzin, myśląc sobie głównie, co ja tutaj robię, nie? Ale i w pewnym momencie nawet miałam ochotę wracać do domu,
ale stwierdziłam, dobra, jak już siedzę tyle godzin, to może jednak zostanę. Może w końcu mnie zaproszą na to przesłuchanie, no. I rzeczywiście, wiesz, tam było mnóstwo ludzi, którzy byli takimi, wiesz, kolorowe kwiaty, dużo hałasu wokół siebie. A ja taka trochę, ja byłam wtedy taką, wiesz, ja byłam może szalona na scenie, jak wchodziłam i śpiewałam, roznosiła mnie energia, ale często ja mam taką, wiesz, dwoistą naturę, że z jednej strony jest mnie dużo i potrafię teraz, tak jak teraz, wiesz, gadać, ale ja bardzo często mam, wiesz, tą potrzebę taką, żeby skulić się, przytulić sobie. Skulić się trochę do kąta, niech mnie nikt nie widzi. I wtedy właśnie taka byłam, nie? No, ale wytrzymałam, poszłam, zaśpiewałam, dostałam się i resztę już znacie. Mm-hmm. W ogóle mam wrażenie, że jakby nie chcę dużo czasu spędzać na tym, ale mam wrażenie, że to były początki tak naprawdę tych wszystkich talent show, tak wtedy właśnie... To był początek. Jakby nie było tak jak teraz, że każda telewizja ma mnóstwo formatów, więc nie do końca było wiadomo, jak się zachować, nie do końca było wiadomo, co zrobić. Przychodzili ci, którzy chcieli zaistnieć właśnie w telewizji, zrobić coś głupiego. Ciężko było się przebić. W ogóle niesamowicie to ewoluowało, bo wtedy jakby, nie wiem, ja do końca się nie spodziewałem, że te wszystkie osoby z tych talent show później zaistnieją. A sporo nazwisk jednak, jednak sporo nazwisk na polskiej scenie muzycznej dzisiaj i od tamtej pory do dzisiaj i dzisiaj jakby przechodzi przez tę drogę. Tak, bardzo dużo. Wiesz, no początek był też taki, że umówmy się, no niektórzy byli zachwyceni tym programem, znaczy publiczność rzeczywiście była, bo to był pierwszy taki duży i tak dobrze przygotowany. Rzeczywiście cała ekipa była zachwycona tą pracą. Natomiast w branży, no, nie byliśmy wcale tak super postrzegani. Jakby było wielu też i dziennikarzy, no, i artystów. Z tej telewizji, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Tak, że nie wiadomo, co z nimi zrobić, że poszli na łatwiznę. Okej, okay, jestem w stanie zrozumieć teraz po latach, dlaczego tak było. Mhm. Ale też jest tak, że wiesz, jak ktoś jest pierwszy w takim programie, to zawsze najwięcej, wiesz, tego złego się wleje na te osoby. No tak. Teraz już nikogo nie dziwi, że mnóstwo młodych ludzi idzie do programów typu talent show. Jedna z największych gwiazd, czyli Dawid Podsiadło, był w tym talent show. Z tego co wiem, próbował się dostać nawet kilka razy. No i tyle. No. I tak naprawdę większość tych osób, chyba Ralf Kamiński był, Sana też nie była. Był, ja to się teraz kto nie z tej młodszego pokolenia, tak powiem, bo to już też tak. Są osoby, które, tak. Mimo się ostatnio dowiedziałem, jest ten format The Voice of Poland i tam Lambert bodajże jest chyba jurorką. Mhm. W każdym razie ona została jurorką, a była uczestniczką jednej z pierwszych edycji. Więc to jakby już tak to koło się zatoczyło. No ale tak. Dzisiaj też masz YouTube, nie? Wystarczy nagrać jedną piosenkę, która będzie się klikała z jakiegoś powodu i nagle ktoś zostaje gwiazdą. Więc kiedyś jakby też miała szczęście, tego nie to, było, to nie? Tak, tak. Na pewno to jest połączenie jakiegoś, nie wiem, i talentu, i szczęścia. Dobrze, już zejdźmy z tych tematów co dawniej. Jasne. Słuchaj, tak byłem bardzo zdziwiony, bo przeczytałem ostatnio na twoim Facebooku takie podsumowanie roku 2022, mm-hmm. gdzie napisałaś: nadal jestem niezła w dopieprzaniu, ocenianiu i umniejszaniu samej sobie. Tak. No co ty, w czym najczęściej się dopieprzasz i dlaczego? Jak tak można? No widzisz, z jednej strony myślę, że to jest takie pokłosie tego trochę pokoleniowe, bo to nie jest tak, że ja jestem jedyna taka. Wiem, że mnóstwo ludzi tak ma i tak się zachowuje względem siebie. Dwa, jestem kobietą i wiem, że i wszystkie kobiety, jeśli tak już sobie naprawdę ten rachunek sumienia zrobią porządny, muszą bardziej i więcej, żeby poczuć: no dobra, okej, okay, zrobiłam, zasługuję na coś tam, nie? To nie jest, wiesz, to no, tak jest rzeczywiście, tak wyglądają realia i wiem, że wiele kobiet nadal na różnych stanowiskach na przykład mniej zarabia. Tak jest, jest w Polsce, mam takie informacje od wielu, wiesz, koleżanek, przyjaciółek, często po prostu pytam, żeby nawet mieć jakieś, wiesz, statystyki mniej więcej. Więc tak, ja też jestem niezła w dopieprzaniu sobie. A z drugiej strony, jak gdybym tak, wiesz, wzięła, napisała sobie swoje CV, to będzie całkiem imponujące. No masz czym się pochwalić, nie? Znaczy, ja pod tymi słowami mógłbym sobie je napisać, bo też taki jestem dosyć krytyczny wobec siebie, no ale gdzie jestem ja, a gdzie ty, no wiesz. Wielka kariera, wielkie nazwisko. Ale też, nie, widzisz, no to jest też błąd, że my cały czas siebie porównujemy. Nie porównuj się do mnie, jakby ciesz się ze swoich osiągnięć, nie? I to... Więc wchodzimy z tego samego regionu, to, to już jest duma. No właśnie. No widzisz, ty jesteś z Cigacic, które są malutkie, nie? Ile tam jest mieszkańców? Ojej, no kilkaset. Mniej niż 1000, na pewno. No to u mnie jest 5000 w Jasieniu. To jest naprawdę niewiele. To jest prawie miasto.
miasteczko. Ale to jest, wiesz, to nadal jest niewiele. Myślę, że to też jest taki problem też jakby ludzi z mniejszych miejscowości, nie? Że wiesz, to przebicie się, przedarcie nie jest łatwe, ale nie wiem. Ale ma to swój urok, jak się przebijasz, musisz właśnie jeździć do innej miejscowości, do tak. szkoły, tej po pierwszej, potem do drugiej, potem do następnej. Wiesz, jakby tak. jest taki etap dorastania, nie? Ja sobie to bardzo cenię i bardzo dobrze wspominam. Aczkolwiek, no tak, chłopak ze wsi przyjechał, co on robi w tej Warszawie? No ja też wielokrotnie słyszałam, że jestem, wiesz, z małego miasteczka. No jestem z małego miasteczka, nigdy się jego nie wyrzekłam. No i okej, no, tak naprawdę cała Warszawa to jest większość ludzi, więcej skądś, nie? To prawda. Ja nawet mam takie teorie, że jak spotkasz takiego rodowitego warszawiaka, nikogo nie chcę obrazić absolutnie, ale jest tak, że mniej więcej w trzecim zdaniu rozmowy on ci powie, że jest rodowitym warszawiakiem, tak. bo to ludzie mają potrzebę podkreślać, a z drugiej strony już wiem dlaczego, bo wszyscy są przyjezdni i też podkreślają, a ja jestem stamtąd, a ja stamtąd. Tak, ale z drugiej, widzisz, ja lubię spotykać, poznawać tych ludzi też rodowitych warszawiaków, dlatego że od nich zawsze można też usłyszeć jakieś historie rodzinne, mm-hmm. ciekawe, bardzo często tragiczne. I to są bardzo, bardzo fajne i ważne rozmowy. A propos też dopieprzania sobie, też myślę, że to jest taka niestety cecha narodowa, że my jesteśmy bardzo wymagający względem siebie, mm-hmm. ale też względem innych ludzi. Myślę, że to jest polskie i też dużo jest takiej, wiesz, takiej krytyki. W internecie to bardzo widać. Ja wiem, że oczywiście teraz jakby hejt jest na całym świecie, ale myślę też właśnie to, co na przykład posłuchałeś sobie rozmowy mojej tutaj z Jolą makijażystką. Szkoda, że państwo tego, w ogóle kiedyś to nagramy. Rzeczywiście jest tak, jakby, że my, nie wiem, no na przykład kobiety w zachodniej części Europy są mniej wymagające względem siebie, nie? Że są bardziej takie, wiesz, cieszące się swoim ciałem, swoją kobiecością, swoją seksualnością. Nie muszą, wiesz, codziennie wychodzić z domu, wiesz, wymalowane, odprasowane, takie po prostu idealne, wiesz, mm-hmm. po prostu cieszą się życiem swoim, nie? I podobnie podobnie też faceci, ale myślę, że to bardziej widać rzeczywiście na kobietach. Polki są takie bardzo, bardzo, wiesz, no dzisiaj wyprasowałam tą koszulę, czy tam coś tam, ale to jest wyjątek. Specjalnie dla nas. Specjalnie dla was. Ale rzeczywiście myślę sobie, a pierniczę po prostu, nie będę, będzie pognieciona i okej. Okay. A też tak miałem, jak stałem przy tym, już prasowałem, mówię, kurde, no nie wiem, może bluzę, wisi w szafie, jest gotowa. Okej. Okay. Ale wiesz, ale to jest fajne, im więcej jakby luzu wprowadzamy do swojego życia i też względem siebie i więcej, mniej jakby takich wymagań i tego ciśnienia, wiesz, względem siebie i innych ludzi i oczekiwań też, tym lepiej. Myślę, że będziemy bardziej szczęśliwi ze sobą i z innymi. Mm-hmm. Słuchaj, ostatnio mamy trudne czasy. Generalnie mm-hmm. dotykają wszystkich, czy ktoś jest artystą, czy nie jest, czy cokolwiek. I kolega mnie zaskoczył ostatnio pytaniem, mówi, słuchaj Wojtek, co w ostatnim czasie kupiłeś albo zrobiłeś dla siebie? Na co ci było stać, albo jakby na co miałeś siły? No właśnie, jakby ceduję to pytanie na ciebie, tak jak się stanowisz. Mm-hmm. Co zrobiłaś dla siebie? Jakby jak zadbałaś o siebie, albo co kupiłaś dla siebie? Tak, żeby zadbać o samą siebie. No, świetne pytanie. A Lamborghini, a co? Nie, wiesz, widzisz, ja nigdy nie miałam potrzeb i marzeń, żeby mieć, wiesz, Lamborghini, czy jakiś inny wypasiony samochód. Słusznie, ta paliwa takie drogie teraz. No właśnie, jakby kompletnie jakby jestem pozbawiona. Mnie chyba w ogóle najbardziej w życiu ciekawią ludzie. Ciekawi to, żeby coś jednak przeżyć, niż... Słuchajcie, burczy mi w brzuchu. Jeśli usłyszycie takie burcze. Ale prosimy kanapkę. Ale żołądek, przepraszam. To ja, ale ja już wiem, że tam prawdopodobnie nagłośnieniowcy się zastanawiają, co to do cholery, więc to ja. Nie ma problemu. Więc a propos właśnie tych, tak, powinnam coś zjeść, widzisz, nie Lamborghini, tylko może zjedz, a wyjdę. Zaraz dzwonimy po pizzę. Myślę, że to jest najfajniejsze, żeby jednak, no właśnie, z każdym rokiem jakby mam coraz mniej takiej potrzeby tego posiadania. I nawet jak patrzę, wiesz, na swoją szafę, w której jest po prostu ogrom ciuchów, a wiem, że ubieram 95% z nich, i to myślę za każdym razem, po jaką cholerę to jeszcze tam wisi, nie? Mhm. I mam już taki plan, żeby po prostu uwolnić tą energię.
To dla siebie... Nie wiem, wiesz co, dla siebie to najchętniej rzeczywiście... Nie wiem, no lecę niedługo do Londynu i to jest dla mnie. I dla mnie sobie pochodzę, wiesz, po... Turystycznie tak po prostu. Tak, znaczy lecę i turystycznie, i na takie wydarzenie Sounds Like Women Cafe, które jest... którego jestem też... jestem ambasadorką projektu Sounds Like Women w Polsce. To jest międzynarodowy społeczno-muzyczny projekt dotyczący kobiet i różnych nierówności i też różnych rzeczy, których kobiety doświadczają na co dzień niestety. W ogóle angażujesz się w wiele takich społecznych projektów. Mhm. Jestem pod dużym wrażeniem. I jakby nie zagłębiając się w to, bo jakby można wejść też w twoje media społecznościowe. Nie wiem, czy byłaś gościem, chyba byłaś gościem programu Drogowskazu u nas, czy jeszcze? Tak, byłam. I tam też sporo o tym było, więc tam w ogóle wszystkich odsyłam, bo fantastyczna rozmowa. Ale jakby chciałbym zapytać, jak ty to odbierasz tak emocjonalnie? Bo domyślam się, że są jednak osoby, jak już tak jest, że jak już ktoś bardziej znany się zajmie ważnym tematem, no na pewno do ciebie piszą, jakby zwierzają się tobie. I jakby z twojej perspektywy to, że ty im pomagasz, to jest super, ale na pewno też to cię obciąża emocjonalnie. Jestem właśnie ciekaw, jak ty to odbierasz, jak sobie z tym radzisz. Czy właśnie nie, czy może ci to dodaje energii, bo możesz komuś w jakiś sposób pomóc, przesław mu swoją energię. Wiesz, to na pewno dodaje energii. Widzisz, ja też jestem taką osobą, która stara się nie udawać, że żyjemy w idealnym świecie. I naprawdę uważam, że jeśli w momencie, kiedy zaczniemy dostrzegać, ile złego się dzieje i próbować coś zmienić, to tylko lepiej. No, naprawdę. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Ja w niektóre z nich się angażuję faktycznie. Jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo budujące, jeśli gdy usłyszę, że jakieś moje działanie pomogło komuś. Czasami nawet, bo parę razy rzeczywiście słyszałam, że wręcz uratowało życie i to jest po prostu, jak słyszę coś takiego, myślę sobie, o rany. To wiesz, jakby wiele lat mojej pasji i pracy tak jakby się zbiegało do tego momentu i myślę sobie, a może właśnie po to to robię, nie? Mm-hmm. Jeśli usłyszysz coś takiego od osoby jakiejś, a ja rzeczywiście usłyszałam parę razy, co jest po prostu niebywałe i no niesamowite, no to jest mega budujące. Nawiązać do tego, że mówiłaś o tych wspaniałych uczuciach, które towarzyszą właśnie takim wydarzeniom. Ja, jakby to jest pewnie nieporównywalne, ale nawet jak od czasu do czasu oddaję krew i jak oddasz krew w ogóle już na kogoś, na nazwisko i wiesz, że ta osoba jej potrzebowała, to niby nic, ale wracasz do domu i jest takie, to też samolubne, ale masz takie poczucie, kurczę, zrobiłem coś dobrego, ale naprawdę coś takiego, że to pomaga, nie? Albo tak samo jak spotkasz kogoś na ulicy, komuś pomożesz po prostu i ta osoba ci szczerze podziękuje, to, no nie wiem, to jest dużo lepsze niż kupienie sobie czegoś fajnego właśnie w sklepie. Bo jest. To po prostu macie takie uczucie w środku. Ale właśnie budzi się to człowieczeństwo, wiesz, w tobie. I to dla mnie, wiesz, i to... też nie ma nic złego w tym, że ty się czujesz dobrze i że masz dobry dzień w tym, bo komuś pomogłeś. Ja uważam, że... Wiesz, mówi się często, że znani ludzie powinni pomagać innym. Myślę, że tak, ale uważam, że też nic na siłę, bo wielokrotnie widziałam, wiesz, że ktoś nie czuł tego, nie czuł się dobrze w tej sytuacji. Albo te akcje czasami, nie będę wymieniał nazwisk, ale żeby się trochę wybielić, na zdarzają przykład, się takie osoby. Zawsze jest tak, że ta druga strona widzi. Mhm. Mnie się zdarzało być, na przykład, nie wiem, odwiedzać dzieciaki w szpitalach. Już takie, wiesz, bardzo chore, na przykład na onkologii. No i też dużo się dowiedziałam tam o sobie, że potrafię wejść i jakby skupić się na tym, po co ja tam jestem, nie? Ja nie przychodzę po to, żeby się smucić, tylko żeby im na chwilę dać coś dobrego. No, na przykład zagrać koncert, bo graliśmy też koncerty, wiesz, super. Na korytarzach szpitalnych. I to jest fajne, bo wiesz, dzieciaki są uśmiechnięte, rodzice się uśmiechają, jest im ciężko, więc po kiego grzyba ja mam jeszcze, wiesz, przychodzić i się smucić, jakby, wiesz, nie robię z siebie pajaca, nie świruję za wszelką cenę, ale no, jakąś taką fajną energię chcę im po prostu dać. Mhm. No i tak to, no.
Słuchaj, to i tak samo jest z naszym dzisiejszym spotkaniem, bo to jest tak, że przychodzisz sobie rozmawiać i tak dalej. W ogóle bardzo chętnie wiem, że odwiedzasz różne media i osoby, które zapraszają. To jest bardzo miłe z twojej strony, bo różnie z gwiazdami, artystami bywa. No i to jest fajna okazja, żeby porozmawiać też o nowych rzeczach, które się dzieją w twoim nazwisku. Wpisałem sobie Ewelina Flinta w Google, a tam słuchaj, po 17 latach wraca na scenę. Tak. No jak wraca, skoro widziałem ją na koncercie parę lat temu. No ale potem wyjaśniono, że oczywiście z nowym materiałem. No i tutaj mamy zupełnie nową Ewelinę Flintę. Taką dojrzalszą, ale na pewno inną niż tę młodą gówniarę, która tam się wydzierała na Woodstocku. Co to za Ewelina Flinta wraca po 17 latach? No właśnie, no tak, przede wszystkim dojrzalsza, jakby no nic dziwnego, minęło wiele lat rzeczywiście. Ja też jakby nie mam takiej potrzeby, żeby jakby cały czas, wiesz, na pełnym ogniu śpiewać. Dalej lubię rocka, SK Rock super, czasami słucham sobie. Wszyscy nam to mówią, ale wiesz, ja wiem, że to różnie bywa. Nie, ale serio, serio, jakby bardzo, bardzo, ja się wychowałam na muzyce rockowej, ja jestem jakby z tego posklejana, aczkolwiek tak naprawdę gdzieś tam gatunkowo zawsze miałam coś takiego, że albo mi się coś podobało, albo nie. Jakby nie miało znaczenia, jaki to jest gatunek. Na przykład jako, wiesz, dziesięciolatka dorwałam płytę koleżanki, artystki, która się nazywała Patsy Cline i była to gwiazda z lat 50., gwiazda muzyki country. Przepiękna płyta i to mi się też bardzo, wiesz, podobało. Więc tak naprawdę, no właśnie, ja mam dużo tych inspiracji muzyką amerykańską, a muzyka amerykańska, wiadomo, to jest, korzenie pochodzą i z Afryki, i z Anglii, z Irlandii, z Szkocji, jakby tutaj są takie zlepki tych, społeczności, tak tych kultur. No i siłą, wiesz, ja bardzo szybko, szybko byłam zafascynowana Janis Joplin, Dorsami. Właśnie nazywana polską Janis Joplin. No był taki czas rzeczywiście, to po Woodstocku to się wydarzyło. Aczkolwiek, wiesz, ja zawsze mówię, że jak ktoś miałby być nazywany polską Janis Joplin, to najbliżej w tamtym czasie i bardzo długo brzmiała rzeczywiście chylińska Agnieszka. Żeby była jasność. Okej, okay, dobra, dzięki za podkreślenie. Nie, bo tak tutaj z nazwiskiem po chamsku wyskoczyłam, więc żeby nie było, pamiętam. Czy Natalia Sikora, nie? Ja oczywiście gdzieś tam mam zachrypnięty wokal, ale dziewczyny jakby tutaj bardziej. No i Natalia Przybysz też jakby świetnie, świetną płytę nagrała. Któregoś razu na Woodstocku, w którymś roku też chyba Ania Rusowicz zrobiła cały projekt właśnie taki związany tak, z tak, tak, taki Flower Power, chyba nawet taką nazwę miał. Tak, bo chyba dokładnie tak, ale słuchaj, wracaj, bo znowu się... Do nowych rzeczy, do nowych rzeczy. Panno Chłód, Frutti di Mare. Tak. To są właśnie te utwory, które... Jeszcze Zakochana. Tak, tak, które sprawiają, że nagle widzimy zupełnie nową ciebie. No i ta nowa, ja rzeczywiście, tak jak powiedziałam ci o tych inspiracjach amerykańskich, w tej muzyce jest tego dużo. Ale też są jakieś inspiracje taką mroczniejszą muzyką, gdzieś, wiesz, z jakiegoś klubu zadymionego, czy wiesz, takiego... Ja w ogóle uwielbiam bardzo Nicka Cave'a. Ten zachwyt przyszedł dość późno, ale teraz rozumiem, że powinien przyjść wcześniej jako naturalne połączenie gdzieś między Morrisonem, wiesz, od Morrisona do Cave'a. Myślę, że jest blisko, bardzo. I gdzieś myślę, że lubię też poruszać takie w tych piosenkach takie tematy, które powodują, że trochę wyciągam swoją, nie wiem, i wrażliwość, i delikatność, której jest bardzo dużo, wyciągam to na wierzch, nie? Albo też, ale też dużo mroku. Bo to, że się tak uśmiecham tutaj, wiesz, i śmieję, to jest zdecydowanie jedna strona mojej natury, ale też ta strefa mroku jest dość spora. Też po teledyskach to widać. Zresztą no, tematyka jest poważna. Mam nadzieję, że nie przekłamię, ale w jednym z wywiadów, tak mi się wydaje, że właśnie powiedziałaś, ktoś powiedział, że są poważne tematy i ty stwierdziłaś, że właśnie teraz jest czas, żeby śpiewać o tym, bo ty wiesz, jak się robi hit. No właśnie. Tak. I to tak jest, że wiesz, jak się robi, że jakbyś chciała zrobić hit taki, który będą grali w radiach, to wiesz, jak tę piosenkę nową napisać i jak ją nagrać? Myślę, że tak. Znaczy, wiesz, był taki czas, kiedy... To znaczy tak, to zawsze jest
to zawsze jest trudne, bo możesz napisać hit, ale zanim ten hit się stanie hitem, to jeszcze, wiesz, to wiele czynników to potrzeba. Natomiast to, co na pewno... Znaczy, żeby to był taki ogólnopolski hit, to na pewno musiałabym troszeczkę uprościć sposób pisania tekstów, a tego bym nie chciała robić. Okej. Aczkolwiek jest dużo teraz hitów, które mają świetne teksty, nie? Krzysiek Zalewski. Wiesz, tutaj jest, on jest bardzo mocny i to jest super, bo z jednej strony rzeczywiście jest cały czas, wiesz, mocna nuta, a z drugiej strony świetne teksty i on nie odpuszcza rzeczywiście. Też był w Idolu. I też był w Idolu. No, tak się wydzierał wtedy, ale w ogóle kariera Krzyśka, pana Krzysztofa, no tak. Nie jesteśmy na te, ale... A myślę, żeby od razu cię wyprostował tutaj. Ale no, niesamowicie, jak to w ogóle przeszło, nie? Też świadomość, żeby później jednak się wycofać troszeczkę. Mhm. Ty też zresztą w jednym z wywiadów mówiłaś, że trochę w pewnym momencie chciałaś się wycofać, jakby poukładać to sobie wszystko, że to, że jednak też artystycznie trzeba dojrzeć w sobie. Tak, ale widzisz, potem myślę, to przynosi efekt. Myślę, że tak naprawdę dla mnie byłoby lepiej, gdyby wydarzyło się to, co się wydarzyło z Krzyśkiem, czyli nie masz od razu mega hitu, hita takiego, wiesz, ogólnopolskiego, w momencie, kiedy naprawdę jeszcze nie do końca wiesz, kurczę, jak to wygląda, z czym to się je, jak to wszystko działa, tak a propos branży, i też, żeby dojrzeć i zrozumieć siebie. Ja to zrobiłam później, ale no masz tego hita już, nie? I już gdziekolwiek nie pójdziesz, nie pojawisz się, to z jednej strony jest to coś takiego, co jest, można by powiedzieć, wow, no wielkie błogosławieństwo, a z drugiej strony coś, co bardzo przeszkadza. Bo mnie prawdopodobnie już zawsze będą kojarzyli z tym utworem, nie? Krzysiek nagrał płytę i zniknął. Totalnie. I wyjechał w ogóle, wiesz, z Warszawy do Wrocławia. W ogóle wycofał się, bo tam grał przecież na instrumentach. Tak, ale on tam, wiesz, i poznał Marcina Borsa, i tam poznał też chyba Jacka Szymkiewicza, Budynia i wielu, wielu artystów. I tam tak naprawdę dojrzewał. I myślę, że artystycznie, dla mojego rozwoju artystycznego byłoby lepiej, gdyby zrobić coś takiego, ale ja już nie miałam szans na to, nie? No, no jakby już nie ma odwrotu, nie? W pewnym momencie nie ma, nie, jak już się zdajesz, no, to nie trochę, możesz nagle trochę tak nie. Powiedzieć, że nie. Dobrze, a propos hitów, jakby chciałem zapytać, bo jeszcze chyba mamy chwilkę, to chciałem zapytać, czy są jakieś takie utwory, które wykonywałaś, które sobie, nie wiem, włączasz wieczorem na YouTubie i mówisz, ale dobre, ale to było dobre. Ja na przykład osobiście to totalnie się wzruszam za każdym razem, kiedy włączam sobie wersję twojej piosenki w wykonaniu twoim Nadziei z przystanku Woodstock. Z akompaniamentem Filharmonii Wrocławskiej, zespołu z Wrocławia. No sztos, no jakby to jest, mam wrażenie, że to się wydarzyło i to już się nigdy nie powtórzy, bo już nigdy nie wyjdzie tak magicznie. Nie wiem, jak ty odbierasz ten utwór i czy są jakieś inne takie twoje wykony, do których lubisz tak wracać? To było rzeczywiście magiczne. Dla mnie chyba pytasz o moje wykonanie. Czy tak, tak, czy jakby patrzysz na swoje wykonania i potem sobie myślisz, no, to się udało. Nadal patrzę z... No i jestem bardzo zadowolona z siebie z wykonania Cry Baby Janis Joplin na festiwalu, na przystanku Woodstock, wtedy jeszcze tak się nazywał, w 2009 roku. I to był jubileusz też, właściwie koncert z okazji jubileuszu festiwalu Woodstock, czyli 40-lecie. Tego oryginalnego. Tego oryginalnego. I wtedy na tym festiwalu był Michael Lang, który siedział, czyli jeden z twórców festiwalu, siedział na scenie. I miałam okazję go poznać i to po prostu to jest coś takiego, wiesz, nikt mi tego nie zabierze. No. Nie dość, że go poznałam, to jeszcze tak naprawdę wy widzieliście ten moment mojego wejścia, już momentu jak zaczęłam śpiewać, a ja na kilka minut przed zaśpiewaniem, już taka, wiesz, stojąca w blokach, po prostu jakoś całkowicie naturalnie ze mnie wyszło to, że podeszłam do niego. Podziękowała mu za ten fantastyczny festiwal Woodstock. I taka byłam, wiesz, rozanielona i wzruszona. I pocałowałam go w policzek. Ale on to jakby totalnie, znaczy inaczej, to było widać, że jakby obie strony się na to godzą. No, tak, tak. Dzisiaj to już mogłaby być afera. Nie, on był bardzo tym wzruszony, ja też.
I naprawdę to trwało niecałą minutę, ten moment, bo później jeszcze rozmawialiśmy chwilę, ale to było coś takiego, że ja w jego oczach jakby zobaczyłam, że to jest niesamowity człowiek. Człowiek po prostu, człowiek spokój, człowiek harmonia, człowiek jakby, który wiele widział, wiele zrobił. I naprawdę jest mi strasznie żal, że to było, że to wszystko tak krótko, ale i tak to miałam, nie? I to wydarzenie, to wykonanie, ja później naprawdę unosiłam się nad sceną. Mhm. Przepiękne wspomnienie, przepiękne. Ja w ogóle chciałem zacząć, chciałem zacząć od tego pytania, to nasze spotkanie. Potoczyło się zupełnie inaczej, więc na nim chciałbym w takim razie skończyć. Tak trzeba żyć, to jest nazwa taka, wiesz, w internecie często się pojawia, więc u nas też zwykle wokół tego krążymy. Jak trzeba żyć? Jak trzeba żyć? Jak można żyć? Jak żyć? Pani Ewelino. Myślę, że ja się cały czas tego uczę i cały czas pracuję nad sobą, ale najważniejsza rzecz według mnie, jaką powinniśmy zrobić, będąc tutaj na tej planecie, to żyć w zgodzie ze sobą przede wszystkim. A dwa, żyć tak, żeby nie... Znaczy wiadomo, że nie da się nie zranić, bo wystarczy się, wiesz, ktoś się w tobie zakocha. A ta druga strona nie chce, no. No ale jakby to już jakby nic na siłę, wiadomo. Ale myślę też, żeby jakoś żyć tak, żeby zostawić po sobie coś dobrego na tej planecie. Czy dla ludzi, czy właśnie dla planety Ziemia, która jest jedna, jest obłędnie piękna i zachwycająca. I tak, i żyjemy chwilę i dobrze jest jakby zostawić coś dobrego po sobie. Ale też to, co ważne, tak jak powiedziałam na początku, żyć w zgodzie ze sobą. I też nie ulegać, wiesz, tej, nie wiem, różnym presjom, różnym oczekiwaniom. No, to jest fajne. I rzeczywiście, jak się poznaje takich ludzi, którzy są tacy prawdziwi i szczerzy w tym, co robią, to jest ogromna przyjemność przebywania z nimi. I to się tak rozsiewa fajnie na otoczenie. To prawda. Na koniec też mogę, tak jak Woodstock się zwykle kończył piosenką Piotra Bukartyka, jedno nad nami nie, bo każdy co innego widzi w nim. Tak. I to jest chyba to piękne, żeby to doceniać i jakby chwytać się tego. To jest bardzo ważne. No i wiesz, a jeszcze wracając do tej muzyki, którą teraz robię, to ja bardzo, bardzo staram się, wiesz, i tworząc, żeby to było takie, żeby to było w zgodzie ze mną. Mam nadzieję, że to słychać. Jest dużo tam szczerych rzeczy, bardzo. No i też muzycznie ten mój zachwyt taki i tą muzyką amerykańską i różnymi twórcami, którzy piszą, wiesz, no, ważne, dobre teksty. No, myślę, że jest i w kolejnych utworach, które będziecie słyszeć, też będzie to. Nawiasem mówiąc, będzie jeden, co najmniej jeden tekst, który nie napisałam ja, ale będzie jeden, który napisał dla mnie bardzo, bardzo znany polski artysta, jeden z geniuszy, którego nazwisko już wspomniałam dzisiaj, ale więcej wam nie powiem, to musicie wytrzymać do płyty. Okej, dobrze, pięknie. Zatem czekamy, będziemy słuchać, będziemy cię śledzić. Dziękuję ci uprzejmie za to spotkanie, było przepysznie. Życzę ci wszystkiego dobrego. No, po prostu... Wzajemnie, wzajemnie. I bardzo się cieszę, że przyszłam na tę rozmowę i fajnie poznać ziomala Zubuskiego. Dziękuję. Ewelina Finta była moim waszym gościem, a ja zapraszam was do oglądania i do śledzenia pozostałych odcinków serii Tak Trzeba Żyć. Do usłyszenia, do zobaczenia.